Bank! No to co, cały powiat wie. Witam najserdeczniej najlepszych słuchaczy i najlepszych widzów w kraju. Witam serdecznie i ciepło, jak kiełbaska z grilla, bo właśnie jesteśmy po majówce. Mam nadzieję, że wszyscy wypoczęci, wytrzeźwieni i gotowi do tego, by zmierzyć się z tym, co niesie nam lokalny futbol w najlepszym wydaniu. Witam najserdeczniej wszystkich świeżo, bo zaledwie dzień po spotkaniu w Lidze Okręgowej, w którym to nasze znane i lubiane wspaniałe orły z natocznej brały udział w meczu piłki nożnej w, w, w całkiem dalekiej, w całkiem niebliskiej Siennicy. Siennicy oczywiście w powiecie mińskim i tam 5 maja Właśnie wczoraj w niedzielę o godzinie 17 rozegrano mecz 23 kolejki Ligi Okręgowej. Właśnie o tym meczu chciałem powiedzieć najwięcej, najbardziej w tym odcinku, ale może jeszcze zanim zacznę, to wspomnę o innym wydarzeniu sportowym, w którym brałem udział jako, jako widz, tudzież osoba relacjonująca galaktyczni wojnów. Zorganizowali kolejną. Majówkę w Wojnowie miałem przyjemność tam się wybrać, i było jak zwykle sympatycznie, było jak zwykle <laughs> fajnie, miło i tradycyjnie pierwsza grillowana kiełbaska została spożyta przeze mnie właśnie tam. Nie udało mi się niestety zobaczyć w akcji Mariusza Stan Greciuka, na to liczyłem, ale na szczęście inne ekipki, no tę czołową czwórkę. Miałem przyjemność zerknąć na poczynania tych drużyn w streetballowej odmianie piłki nożnej uprawianej właśnie w, wojno, w Wojnowie na boisku młodzieżowego ośrodka wychowawczego, ile dobrze pamiętam. No i wydarzeniem numer jeden podczas tego turnieju zwycięstwo ekipy PKP Gorzelnia Suchowola, która to przełamała. Epokę panowania tajfuna Łosica na tym turnieju. Trzecie miejsce, trzecie miejsce DHL Siedlce, o ile pamiętam, czwartek, głuchówek i te właśnie ekipy no, miałem przyjemność podziwiać najbardziej, bo na samą końcówkę tego turnieju się pojawiłem. A tak poza tym, same pozytywne wrażenia, dużo, dużo znanych, znanych twarzy, znanych postaci. Chyba jedno z pierwszych wydarzeń, o ile nie pierwsze wydarzenie, na którym pojawił się nowy burmistrz miasta i gminy Mordy, Łukasz Wawryniuk, któremu no, nie ukrywam, że kibicuję, to by ta kadencja wypadła fajnie w jego wykonaniu. Gdzieś tam jest to, jest to osoba znana mi i którą, której to poczynania Śledzę od jakiegoś czasu, także burmistrz po raz pierwszy właśnie pokazał się w lokalnym sporcie na pewno, ale przypuszczam, że wśród lokalnych inicjatyw też była to jedna z pierwszych, bo to był początek maja, więc tak naprawdę początek maj 2024 to miesiąc, w którym zaczynają się tak na dobrą sprawę te nowe kadencje samorządowe, więc więc gdzieś tam już są przetasowania, gdzieś tam pierwsze yy, pierwsze momenty, w których mamy przyjemność podziwiać nowych włodarzy i tak było właśnie na Galaktycznej Majówce, niezwykle sympatycznej. No dużo znanych, pozytywnych, sportowych, lokalnych mordek, ale też i osób, które no, widziałem w tamtym roku na Galaktycznej Majówce, gdzieś tam ze społeczności wojnowskiej i okołowojnowskiej także... Yy, po raz kolejny gratulacje dla Danielsona, Daniela, Daniela, przepraszam, który to no, zorganizował jako lider. Był jedną z głównych osób, jednym, był jednym z głównych motorów napon, napędowych całej inicjatywy. Kolejny rok. No i gratulujemy, gratulujemy całej ekipie galaktycznych i liczymy na kolejne imprezy tego typu częściej, gdzieś tutaj w okolicach, powiedzmy na. Linii trasy najwspanialszej drogi na świecie, czyli drogi wojewódzkiej 698, łączącej oczywiście starą kornicę z siedlcami, nie inaczej. No i cóż, no i cóż, no i cóż, po majówce trochę majówkowaliśmy ze znajomymi, przyjaciółmi i, i bliskimi, a później przyszedł czas na zmierzenie się z ligową rzeczywistością. Z tego co kojarzę, 1 maja też grała okręgówka, grało kilka spotkań, między innymi w Zbuczynie Partii Dazo z udziałem Gołąbka i Wektry. Ale do tego może dojdę, kiedy będę analizował pozostałe wyniki kolejki 23 w Siedleckiej Okręgówce. Natomiast chciałbym teraz wreszcie pogadać o tym, co mnie interesowało najbardziej, czyli. Interesuje najbardziej w kontekście tego odcinka, czyli Phoenix, Ełdy Spotkanie dla mnie też wyjątkowe, z tego względu, iż po. chwalę się moi drodzy słuchacze, iż postanowiłem, w zasadzie chciałem to zrobić od jakiegoś czasu, ale no, dokonało się to w majówkę, iż zakupiłem drona i tym oto dronem troszeczkę latałem. Po polach, zanim zanim wybrałem się na pierwszy obiekt i, za, i zadebiutowałem nim na właśnie w siennicy i stąd właśnie kilka nowych ujęć, kilka nowych, całkiem ładnych kadrów trzeba przyznać, bo zupełnie inaczej to się ogląda gdzieś tam z góry, z okolicy 15 metra, to boisko, tę grę i, i te, te, te zmagania, niż gdzieś tam z ziemi i mogę powiedzieć gdzieś tam sobie przeglądałem dzisiaj na potrzeby tego podcastu skrót może nie tyle skróto ile gdzieś tam ścinki, które udało mi się zarejestrować w trakcie tego spotkania i wygląda to naprawdę naprawdę fajnie i mam nadzieję że kolejny mecz z Vektru uda mi się tak zarejestrować by był to już jakiś tam nawet nie Niedłuższy, skrótnie, ścinki, o ile gdzieś tam, może na cały mecz, gdzieś tam, jeżeli mi się uda, ale doświadczenie jest takie, że perspektywa jest zupełnie nowa, zupełnie inna. I zupełnie daje inny obraz tego, jak to wszystko przebiega i jak to wszystko wygląda, czasami gdzieś tam robiąc zdjęcia za jedną z bramek. Totalnie nie mam oglądu na to, co się dzieje z drugiej strony, przy drugiej bramce, a teraz zerkając sobie na. Te ujęcia na dronie. Przy okazji, jeszcze mając możliwość, to obejrzeć w domu. No, jest myślę. Mam nadzieję, że mi to dużo nowego materiału dorzuci do moich przemyśleń. Mam nadzieję, że będę mógł się tym z Wami jeszcze tutaj na łamach tego podcastu, moimi spostrzeżeniami wynikającymi właśnie z oglądania tych ujęć, dzielić. Ale, no, sukces jest taki, że nikomu. Nie wleciałem na głowę, nikogo nie roztrzaskałem, i też samolocik, ten helikopterek doleciał też do miejsca, i wszystko jest ok. <śmiałam> Miałem też zaskakująco dużo, może nie tyle pytań, ale kilka osób było w ogóle zainteresowanych tym ustrojstwem i tym, że w ogóle to obsługuję, że, i że to przyniosłem, i że to lata. Najbardziej mnie zaskoczyło w ogóle w tej całej historii to, że podszedł do mnie. Dawid ma tak tak ogólnie, w ogóle, totalnie się tego nie spodziewałem. A schodząc z boiska po pierwszej połowie, po gwizdku kończącym pierwszą połowę, zamiast kierować się do szatni, to podszedł ten chłopak do mnie i wymieniliśmy kilka spostrzeżeń, i powiedział, że. Też jest droniarzem, też sobie nagrywa i też gdzieś tam tylko na tyle na ile zrozumiałem to chyba na potrzeby dzieci tudzież młodzieży chyba z którą nie wiem trenuje, z którą gdzieś tam pracuje wokół piłki to chyba po to by im pokazywać jakieś tam rzeczy, ale też podobno gdzieś tam lata rekreacyjnie jakieś akcje tego typu skutecznie, także no to był taki to był jeden taki, jeden z większych pozytywów tego dnia, jakie mnie spotkały w Siennicy, właśnie z Dawidem Matakiem pogadać o dronach. No, to było coś, czego nie spodziewałem się, także też taka fajna akcja. Minusem, właściwie jedynym, w, jeżeli chodzi o drona, ogólnie mógłbym cały odcinek nagrać o tym, jak fajne jest to urządzenie, jak, jak uzupełnię, jak... Nową, jak fajną, jak ciekawą perspektywę ogólnie daje na to, jak wygląda świat, jak można kadrować, jak można bawić się kamerą, obrazem i w ogóle, ale jedynym największym w zasadzie minusem w kontekście kamerowania meczu jest to, iż trzeba w trakcie połowy przynajmniej raz lądować na to, by zmienić baterię, bo w takim sprzęcie do 2000 zł a taki właśnie sobie na początek kupiłem niestety bateria nie jest w stanie dłużej niż te 20 parę minut polatać, więc to jest tak naprawdę na pół jednej połówki więc trzeba w międzyczasie jedno lądowanie zaliczyć, ale ogólnie ogólnie jest to cena za to jak można sobie ten obraz skalibrować jak można sobie go ustawić, jak można sobie tę perspektywę Nakierować i to jest taka mała cena tego. No, jeszcze może, mogłoby troszeczkę w tym kontrolerze takich kilka rozwiązań ciekawszych zrobić. No i ogólnie też warto dodać, iż całkiem trudno, no nowe rodzaje, nowe wyzwanie swego rodzaju, ale z pełnym z pełną odpowiedzialnością i z pełnym przekonaniem podszedłem do tego, że mi się uda i. Tak w trakcie miałem różne wątpliwości, jak te zdjęcia wyjdą, ale ogólnie udało mi się ogarnąć mecz, robiąc trzy różne rzeczy, wyniki, chociaż tutaj no nie, po, nie połakomiłem się na to, by wprowadzać zmiany, jakieś tam większe historie pisać, bo tego już najzwyczajniej w świecie nie dałem rady, ale gole przynajmniej klikałem na bieżąco i... E, Początek meczu, koniec połowy, początek drugiej połowy i koniec meczu to mi się udało też wklikiwać bez problemu, także regio było robione. W międzyczasie robiłem zdjęcia i myślałem, że wyjdą ciulowo i nie uda mi się ugarnąć drona i zdjęć, ale ostatecznie wyszło tak, że ta galeria wyszła, okazała, bo wyszło ponad 80 zdjęć, gdzie czasami na niektórych meczach tylko robiąc zdjęcia, mam 65 powiedzmy, czy tam 60 ciekawych zdjęć, a tutaj wyszło naprawdę ponad 80, więc tych zdjęć, no udało się kierować dronem bez, 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 bez większego, że tak powiem uszczerbku na zdjęciach i na jakości tych zdjęć, więc uważam, że to całkiem duży sukces w moim wykonaniu, jeżeli ten mecz pod tym kątem obsługi medialnej, już nie chciało mi się tekstu pisać i o ile się nic nie zmieni, to prawdopodobnie niestety będę z tych tekstów rezygnował na, na poczet montowania skrótu po meczu. Bo ten skrót, który wrzuciłem na co tam Kamilo, wyszedł całkiem fajnie, i myślę, myślę, że większość czytelników nie obrazi się na to, by mieć skrót zamiast tego zamiast czytanki, ze składami. Chociaż, chociaż może czasami przy okazji jakiegoś tam lepszego i ciekawszego meczu uda się pogodzić to i cztery rzeczy ogólnie zrobić po meczu, ale no zobaczymy, zobaczymy. Na tym etapie, kiedy obsługuję teraz drona, no nie ma możliwości, żebym te zmiany wklepywał i gdzieś tam miał to pod kontrolą. No może w przyszłości jakoś to ogarnę. Mam też troszeczkę na to jeszcze plan, pewnie od przyszłego sezonu. Ale na ten moment wygląda to nieźle, i myślę, że ten skrócik, który był, no, Wam się podoba, mi przynajmniej bardzo, i oby, oby i tak trzymać. No, także tutaj małe takie wprowadzenie, małe, może nakreślenie widzom tego, tego tła i tej historii z tymi nowymi kadrami, z nowymi ujęciami. No i tak to wygląda. Przejdźmy może do meczu i tego, co się działo w Siennicy tego dnia. Legendarny, no taki, taki gdybym miał jakiemuś kosmicie, który wylądował na planecie Ziemia, wytłumaczyć jak wygląda taka typowa, dobra, konkretna, solidna drużyna Widze Okręgowej Siedleckiej, to na pierwszy plan wystawiłbym do pokazania takiemu osobnikowi właśnie Siennicę. Zespół zgrany, zespół praktycznie, który kadrowo się nie zmienia od kilku sezonów. Zespół doświadczony, w którym no niestety jedyny większy taki minus to brak chyba jakościowych młodzieżowców, którzy by gdzieś tam byli w stanie powoli, powoli tej, tę zmianę pokoleniową w Feniksie dokonać. No bo są tam chłopacy roczniki 90. i 80. głównie. A nawet, a nawet początek 90., więc ta kadra no, wymaga powolutku, powolutku już gdzieś tam zrotowania i przekazania pałeczki dalej. Natomiast jeżeli chodzi o taką rzeczywistość aktualną, w której się znajdujemy, to ci chłopacy naprawdę bardzo dobrze grają, bardzo dobrze klepią, kiedy mają siłę, kiedy mają parę, tak jak było to w meczu z Łosicami w pierwszej połowie to naprawdę potrafią dobrze grać i robić pożytek z piłki. Łosi, Czanie mieli niewiele do powiedzenia w ataku w pierwszej połowie, natomiast w obronie no całkiem, całkiem szło nie najgorzej. Szło nie najgorzej i... I, i, I o ile udało się w miarę, w miarę te bronić akcję, o tyle no, jestem najbardziej zawiedziony bronieniem stałych fragmentów, i tym bardziej może to boleć, że to jest kolejny mecz zremisowany z Feniksem, i kolejny mecz, w którym robią największą, w zasadzie, no strzelają gole łosicom ze stałych fragmentów. Tak było w tym nieszczęsnym meczu w Krzymoszach. W zeszłym roku wiosną, kiedy to Dawid Matak strzelił bramkę widmo z rzutu wolnego, tak było jesienią, kiedy to o ile pamiętam dobrze to yy, Piętka i jeszcze ktoś chyba, yy, zaraz sobie zerknę, bo mam na regio, żeby was tutaj nie okłamać, pierwszy października to był i to był Kasper Piętka po dośrodkowaniu Dawida Mataka z rzutu wolnego i to był samobójczy Pawła Sawtyruka i to był też po stałym fragmencie jakiś samobój o ile dobrze kojarzę czyli dokładając do tego dwie bramki wczorajsze to pięć bramek w trzech meczach Feniks strzelił Łosicom tylko i wyłącznie ze stałych fragmentów a te fragmenty są oczywiście napędzane przez, przez Dawida Mataka który naprawdę fajnie, naprawdę jakościowo bije te rożne, ale tutaj doszła nowa historia w postaci autu i kiedy sobie odtwarzałem dzisiaj przed nagraniem tego podcastu gdzieś tam strzępiki, gdzieś tam fragmenty, które udało mi się zarejestrować dronem, to praktycznie większość zagrożenia stwarzanego przez Feniksa to były stałe fragmenty różne, wolne i co najciekawsze auty po właśnie wrzucie z autu w dziesiątej minucie Konrad Pawlak po, po takim malutenkim zgranku Piotra Markowskiego trafił. Trafił do bramki Mateusza Sergeja, i nie było co zbierać w tym momencie, po tym jego uderzeniu z lewej nogi, więc, więc de facto, kolejny, kolejna bramka wypracowana ze stałego fragmentu gry i było jeszcze kilka naprawdę takich akcji, gdzie ten Feniks. Yy, ten Feniks no kąsał i ten Feniks próbował swojego szczęścia po rzutach rożnych głównie i tutaj w drugiej połowie. E, Karol, Szczęsny, Karol Szczęsny, który w moim odczuciu chyba był MVP tego meczu, naprawdę, naprawdę sobie ten chłop dobrze radził tego dnia. Wyglądał jak no, klasowy zawodnik gdzieś tam z piątej ligi co najmniej. Nawet, nawet słyszałem gdzieś tam Mateusza Chmielnickiego w przerwie, że ja już nie wiem, jak tego 19 powstrzymać. Chłop robił, robił tego dnia, co chciał, naprawdę był w dobrej, w dobrej dyspozycji. I w jego właśnie wykonaniu bramka dla, dla Feniksa w drugiej połowie i ludzie oglądający ten podcast i mający się spotkać z Feniksem Siennica w następnych kolejkach rzecz numer jeden do zrobienia: upilnować Karola Szczęsnego przystałych fragmenta gry, który gdzieś tam się czai, gdzieś tam czyha na długim słupku, a w pewnym momencie niespodziewanie zbiega na krótki słupek. Kompletnie pozbawiając się obrońcy, który go teoretycznie krył, tak jak Dawida w tej sytuacji bramkowej, i kompletnie zaskakując ludzi stojących na słupku krótkim. Nie spodziewał się Dominik Jaszczuk, że właśnie Karol wyskoczy szczęsny przed niego i skieruje, skieruje fajną piłkę z główki na krótki słupek i kompletnie nie spodziewał się Michał Nieciporuk tego, że dostanie piłkę między nogami stojąc, stojąc przy krótkim słupku. Także no, trzech ludzi totalnie oszukanych przez jednego chłopa z Siennicy. I oczywiście doskonałe, precyzyjne na krótki słupek bite dośrodkowanie Dawida Mataka w tej sytuacji. Także to jest numer jeden rzecz, którą będzie trzeba przypilnować. Przypuszczam w następnym sezonie, kiedy przyjdzie się znowu mierzyć z Siennicą I ci ludzie naprawdę na tym sprycie mocno bazują. I przy tych, przy tych stałych fragmentach, no ten spryt wychodzi i najzwyczajnie dostarczają w ten sposób bramek. Bramek, bramek, no defensywą, zaskakując, defensywy mniej rozgarnięte w danej sytuacji. Jeżeli chodzi o akcję, to łosice naprawdę dobrze przesuwały, dobrze ustawiały strefę i dobrze kontrolowały gdzieś te tyły, i Feniksowi nie udało się przedrzeć z akcji. Może byłoby trochę inaczej, gdyby do dyspozycji był słowik i mogli pograć troszeczkę bardziej kombinacyjnie. Natomiast w ten sposób, no, wskurali niewiele i tylko dwie bramki tego dnia. A co Łosice w tej sytuacji? No, w Łosicach, w Łosicach yy, yy, z majówki, a może nie, może przejdę do tego, iż na kadra na ten mecz, moim zdaniem, personalnie, no, była to najsłabsza kadra, jaka została, Wytypowana, i która wybrała się na mecz okręgówki wiosną 2024. Łukasz Nałumiuk nie, Kacper Wyżykowski nie, Cezary Hraszcz nie, Przemek Radziwonka nie. Cztery takie no, filary, jeżeli, jeżeli miałbym gdzieś pewnie przed oczami listę zawodników mających sześciu, mających najwięcej minut w tym sezonie, sześciu bądź siedmiu, to ci, te cztery osoby, Myślę, że byłyby spokojnie gdzieś w czołówce tych nazwisk i na pewno w tej grupie. Więc no zawodnicy stanowiący o grze, stanowiący o sile tego zespołu, który, którzy polegli w majówkowy weekend i z powodów prywatno-osobisto-zdrowotnych, bo Kacperek Wyżykowski został załatwiony w meczu z kutnikiem Huta Czechy. Gdzieś tam chłop mu się wrąbał w okolicy. Narożnika, narożnika boiska, gdzieś tam przy, przy blokowaniu piłki, i z tego co wiem, Kacperek będzie pauzował przez kilka tygodni, co najmniej. Co najmniej, więc, więc, więc drużyna, która się wybrała, może nie tyle, bo też miałem przyjemność jechać w autobusie z drużyną na, na ten mecz, i z tego co widziałem, no nie były to jakieś tam mega bojowe nastroje. W ekipie zmierzającej do Siennicy tego dnia, ale ale na szczęście na boisku wyglądało to naprawdę, naprawdę całkiem nieźle, i ci chłopacy, którzy się stawili, którzy się wybrali, którzy poświęcili czas, naprawdę grali nieźle na, ile, na tyle, na ile się dało z trudnym przeciwnikiem. Z przeciwnikiem, który warto zaznaczyć, jest bardzo mocny u siebie, druga najlepsza drużyna u, się, u siebie. Biorąc pod uwagę mecze domowe, szanowni państwo, w tym sezonie także nie byle leszcze to byli tego dnia do, do zmierzenia się, no i była to ekipa, która przede wszystkim nie przegrała jeszcze u siebie w tym sezonie jako jedna z dwóch, bo Wektra i Siennica tego jak na razie dokonują i to był naprawdę trudny przeciwnik jak na majówkę i jak na... Nagranie w tym dosyć wrażliwym momencie roku, gdzie, gdzie no nie muszę powiedzieć, nie muszę mówić ogólnie ludziom ogarniętym, którzy przeżywają majówkę w Polsce, z czym się ten moment roku kojarzy i czemu towarzyszy. Natomiast ci chłopacy, którzy się pojawili, naprawdę zasługują na szacunek. Niektórzy też po, po kawalerskim się zjawili, i miałem obawy co do tego, jak sobie. Będą radzili, ale naprawdę dali z wątroby ile mogli, i, i wszyscy sympatycy łosickiej piłki są niezwykle tym właśnie ludziom wdzięczni. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć przy okazji łosic, to Maciek Szpura. Maciek Szpura, który miał w swojej karierze lepsze i gorsze momenty, natomiast wygląda na to, że tej wiosny ten chłopak. Ciężko pracuje na to, by utrzymać fajny poziom i by prowadzić drużynę właśnie w takich trudnych momentach. Właśnie w takich meczach jak Feniks, oczekuje od takich ludzi, jak Maciek, by, by dostarczali tych niezwykle ważnych liczb, by prowadzili drużynę, na ile to możliwe do przodu i by, i by pomagali wyciskać absolutnego maksa z ofensywy. W danych spotkaniach i wydaje się wydaje się, że tutaj w meczu z Siennicą no ta ten Max, a przynajmniej w drugiej połówce Max, no został wyciśnięty z tego, co się udało zrobić. Jak gadałem z chłopakami, no to byli naprawdę. Raczej byli takiej pozytywnej myśli, że brakowało gdzieś tych, tego jednego zrywu, tych dwóch, trzech bardziej dokładnych podań, gdzieś. Gdzieś z przodu w tych akcjach kontrujących w drugiej połowie i można, można się było pokusić o, o trzecią bramkę. Teoretycznie tak, natomiast wydaje mi się, że te dwie bramki, które udało się strzelić, naprawdę trzeba przyjąć z zadowoleniem i trzeba przyznać, że jest to pierwszy taki, można powiedzieć, naprawdę duży, wyjazdowy i ogólnie remis zwycięski tej wiosny, gdzie. Mm, po tych remisach na ogół bywały no różne humory, i choćby patrz remis z Podlasiem 2 Sokołów, który był no remisem, porażką tak naprawdę, a tutaj możemy spojrzeć na to zupełnie inaczej mecz. Zremisowany z Feniksem to remis zupełnie innej kategorii, remis zupełnie innej wagi i remis zupełnie innej wartości, Maciek właśnie. Ten mały łosicki runej tutaj troszeczkę Ligi Angielskiej nam przyniósł do okręgówki, bo jego zadziorność, jego agresja w szczególności przy tej, przy tej drugiej bramce, gdzie, e, gdzie do końca presował defensora Feniksa i ten pod wpływem tego presu no, totalnie się pogubił i gdzieś wrzucił, wrzucił piłkę pod nogi Bartka Olęckiego i fajna później współpraca, wyłożenie piętką i i mamy tę niezwykle cenną, niezwykle ważną bramkę. Także piąta bramka Maćka wiosną, z tego co z nim gadaliśmy i z tego co policzyliśmy, bo dwie z jabłonianką i jeszcze też niezwykle ważna i warto o niej nie zapominać w małkini na trudnym terenie. I tutaj kolejne dwie, też na wagę remisu, więc ważne te remisy po golach szpury w tej w tej rundzie i cieszy, że ten gość wraca, wraca do strzelania i pomaga drużynie gdzieś tam utrzymywać się na powierzchni i utrzymywać ten poziom, bo takiego no finishera naprawdę naprawdę w tej drużynie potrzeba i tego dnia Szpurka tym finisherem był. Na uwagę zasługuje też podanie, coś co się mogło w tym meczu podobać, to podanie... Hmm, Mateusza Chmielnickiego do szpórki przy pierwszej bramki. Naprawdę mega przytomnie, mega fajny odbiór w środku pola, mega przytomne ogarnięcie, że tam się otwiera przestrzeń, tam warto posłać piłkę i z należytą precyzją i siłą ta piłka została zagrana. I tutaj taki mały Tony Cross Łosicki nam się, nam się tego dnia zrobił. Na, oczywiście nawiązuje do podania niego Crossa w meczu z Bayernem Monachium, gdzie fenomenalnie został obsłużony Vini Junior. Także, także tutaj troszeczkę w takim stylu podanie do szpórki między dwóch, chociaż tutaj piłka była górą, ale też wyglądało to fajnie jak najbardziej spoko. Także mecz z Fenixem, duży plus tej wiosny, mimo iż jest to remis, to tak naprawdę... Warto ten remis doceniać, warto się z niego cieszyć i nie było zdecydowanie wstydu, jeżeli byłeś w grupie osób, które na ten mecz się wybrały, a całkiem grupa po raz kolejny całkiem spora grupa po raz kolejny wyjazdowa złosić się na ten blisko 100 kilometrowy w jedną stronę wyjazd wybrała, ale to jest właśnie sól piłki, te wyjazdy, sól, sól regionalnej piłki i te wyjazdy. I powrót z pozytywnym wynikiem. Zwycięstwem bądź remisem. Z Feniksem jak w tym wypadku także. Także także no całkiem fajny meczyk. Na całkiem fajnym poziomie. Można powiedzieć, że takim troszkę lepszym okręgówkowym. No i to tyle chyba w kontekście. Nic mi więcej do głowy nie przychodzi. Nie, nie przychodzi co chciałbym w kontekście tego spotkania dorzucić. No, może jeszcze tyle, że Fenixa tak naprawdę, no, ale to już chyba o tym mówiłem, że po zakopały, m, zakopał brak sił w drugiej połowie i słabiutkie zmiany, słabiutkie zmiany, po których no, nie było już takiego zagrożenia i nie było takiej mocy w ofensywie, w wykonaniu tej drużyny, niemniej, e, niemniej, niemniej grali całkiem nieźle. Przejdźmy może do kolejnych spotkań. W ramach kolejki 23, tak szybko, w miarę teleekspresową, na ile się da, Zryw Sobolew, Jastrząb, Żeliszew, Zryw nie na tyle silny, by gdzieś tam skaleczyć chociaż jedną drużynę, stop 5. Natomiast z drużynami pokroju Jastrzębia, no sobie radzi. Natomiast Jastrząb, Jastrząb tak niebezpiecznie, nisko, bo gdzieś ta 12 pozycja, i tutaj regio wyniki nam rysują, że ta dwunasta pozycja, niestety, oznacza. W tym momencie spadek z Ligi Okręgowej, więc no Jastrząb musi się wziąć w garści i gdzieś punktować z takimi drużynami, choćby jak Zdryf, aby, aby w miarę pewnie się utrzymać. Wektra Zbuczyn, ULKS Gołąbek i mój ukochany, ulubiony ULKS. Niestety przegrał tego dnia ze Zbuczynem. Zbuczyn nie hamuje, Zbuczyn nie ustaje i wygrywa po raz kolejny. No było to takie dosyć spore majówkowe wydarzenie w regionalnej piłce, bo gdzieś tam kilka osób mi znanych się wybrało, aż nawet na ten mecz gdzieś przez chwilę nawet ja myślałem, by na to wydarzenie się wybrać, ale wtedy pewnie nie obskoczyłbym majówki galaktycznej. Natomiast Vectra... Hmm, hmm, mam takie relacje z pierwszej ręki, że nie był to zbyt widowiskowy mecz, nie był to mecz na zbyt wysokim poziomie. Natomiast no, rozstrzygnęła tutaj tak zwana w cudzym słowie laga na Bobryka, czyli gdzieś tam piłka na uwolnienie. Ścigający się Jakub Bobryk, będący w niebywałej formie w tym sezonie, teraz pewnie samodzielny lider strzelców w klasyfikacji strzelców w okręgówce. No, i ta tak zwana lagana Bobryka gdzieś tam podobno rozstrzygnęła losy tego meczu, i, i gołąbek no nie był w stanie oprzeć się silnej wektrze w tej rundzie. Niemniej, nie mniej, nie no nie spodziewałem się, żeby tutaj Gołąbek jakieś punkty ugrał. No i tak wygląda rzeczywistość. Też nie mogę się za bardzo. No teraz mądrzeć, porównując do moich przewidywań, bo nie nagrałem odcinku tak naprawdę zapowiadającego ze względu na tę majówkę, już mi się nie chciało. Gdzieś tam, gdzieś tam nagrywać tego odcinka, ale no nie trzeba być wielkim znawcą tej ligi, aby, aby przewidywać coś innego niż zwycięstwo Wektry w końcówce tej rundy. No z takimi najzlepszymi przeciwnikami, tak się wydarzyło. Tym razem Hutnik Huta Czechy, pogoń dwa siedlce 1-2. No nie wiem jaki miał przebieg ten mecz, bo gdzieś tam ani na Sport Garwolin o tym nie czytałem. Ani, ani na stronce pogoni też nie byłem, ale widzę tutaj jak to wyglądało. Borkowski w ósmej minucie, później Michalczyk, Bartosz. No ten co i w łosicach chłopina strzelił to też. Na 1-1 i Dmowski w 29 i później bez bramek było. Także może i to było całkiem niezłe widowisko. Nie wiem jak to wyglądało, ale jest potencjał na to, by chutnik pocisnął w drugiej połówce. Ale nie znam przebiegu tego meczu, więc nie będę zmyślał. Niemniej mogło tu być emocjonująco, skoro tak to wyglądało. lechów Promnik, Gończyce. 3-0. Widziałem wypowiedź Alberta Stodulskiego, gdzieś udało mi się zerknąć, że promnik starał się im postawić, starał się gdzieś tam, gdzieś tam coś zrobić, natomiast, że Lechów po tych batach, siedlcach, no, musiał się jakoś zrehabilitować. Wcześniej porażka z łosicami, i tutaj no, z tym promnikiem 3-0 całkiem, całkiem konkretnie udało się wygrać. Jabłonianka pokonana przez Orła Unin. Orzeł Unin, taki małe, może nie mała rewelacja, ale małe zaskoczenie, a może nawet duże zaskoczenie tej wiosny aktualnie. Szanowni słuchacze, czwarta drużyna w okręgówce, biorąc pod uwagę spotkania. Tylko w roku 2024 mają więcej punktów niż łosice, nawet bo 16, a łosice 15. Musice rozgrywając całkiem niezłą wiosnę no, są gorsze od Unina w tym momencie. Ale z tego co mi się wydaje, jeszcze sobie tutaj szybko zerknę, że Unin grał z tymi drużynami z dołu tabeli, chyba jak na razie więcej. Eee, zaraz zerknę, zerknę, zerknę na formę. Unin. Jabłonianka, małkinia. Podlasie dwa kolektyw. Węgrów. No tak, to raczej gdzieś tam środek i dół tabeli, więc tutaj można było zapunktować. Porażka z Żeliszewem, no zaskakujące. I remisik z promnikiem, i porażka z pogonią dwójką. No więc początek był słaby. Był słaby, póki była pogoń 2, póki był, 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 był taki wymiatacz jak promnik gończyce. No nie no, Prawdziwą weryfikacją dla Unina będzie, przypuszczam, będą, przypuszczam, te kolejki następne, kto tu im się szykuje, Hutnik, Huta, Czechy, Feniks, no na pewno Łosice w ostatniej kolejce, także dniem weryfikacji będą następne kolejki i po nich poznamy, na co ten Unin tak naprawdę stać, natomiast teraz zdają test ostatnich tygodni. Na razie podręcznikowej tutaj z Jabłonianką nie było inaczej. A Jabłonianka no, suwa się w stronę A-klasinki niestety. MKS Małkini, a Czarni Węgrów. Zwycięstwo 1-0 i zwycięstwo okraszone znakomitą atmosferą na obiekcie przykolejowej w Małkini. No, z tego co widziałem na zdjęciach dostępnych do sprawdzenia na stronce facebookowej. MKS-u naprawdę super oprawa, super atmosfera i widać, że ta organizacja no, żyje piłką i żyje tym, co się dzieje wokół drużyny. Szkoda, że te wyniki tej wiosny no, są takie delikatnie mówiąc średnie, bo Małkinia to zaledwie 11 drużyna wiosny. 2-2-4 to nie jest bilans powalający na kolana, ale. To zwycięstwo z niezamocnymi, czarnymi, pogrążającymi się coraz bardziej też strony klasy A. No myślę, że wartościowe dla tej drużyny, yy, dla podbudowania też atmosfery, mentalu i dla zadowolenia no, sympatyków, którzy zrobili naprawdę fajną oprawę, gdzieś tam racę, yy, gdzieś tam piro, yy, gdzieś tam, pirok, gdzieś tam yy, doping też był ostry także organizacja Małkini, no ten weekend miniony zalicza do udanych jak najbardziej, mimo ich skromne zwycięstwo, ale w sytuacji tej ekipy każdy punkcik na wagę złota, tym bardziej zwycięstwo. Podlasie, dwa Sokołów Podlaski, nie przestające mnie zaskakiwać, tym razem rozgromiło kolektyw Oleśnica 6 do 0. No i ratują się gdzieś chyba coraz bardziej przed tymi miejscami zagrożonymi spadkiem. Ta ekipa, jeżeli dobrze tutaj rozszyfrowuje wszystko w okręgówce, podskoczyli do góry o jedno miejsce wraz z Sempem jako jedyne ekipy po tej kolejce. Więc Podlasie 2 już jest drugie w tym momencie i... i. I, i, I ile mają punktów? 31. No, i w perspektywie mogą jeszcze małkinie przeskoczyć, a nawet dogonić teoretycznie zryw, więc czekamy, co tutaj się będzie działo w dalszych kolejkach, gdzieś tam w środku tabeli. Jeszcze jakieś przetasowania mogą być, i o ile gdzieś tam walka na górze nie, nie będzie zbyt pasjonująca, ale walka o ucieczkę z tych miejsc numer 12-13, myślę, że jeszcze może być ciekawa w tym sezonie, także co do okręgówki tyle, grała jeszcze B-klasinka i nie chciałem o niej za bardzo mówić bo Łosice dwójka pauzowały natomiast żeby być fair w stosunku dla słuchaczy B-klasowych, no to tak zerkniemy może w teleekspresowym skrócie pauzował edk 2 i Olimpia Latowicz a grała Jutrzenka Cegłów która zremisowała z iskrą zaręby kościelne, i co to oznacza? No, to są drużyny tej samej klasy, gdzieś tam sąsiadujące w tabeli, więc nie jest to jakiś zaskakujący remis. Zorza Sterdeń, wysokie zwycięstwo z żaktą, która przyje... przyjechała pewnie majówkowym składem, zbierającym dziesiątkę w Sterdyni. Wysokie, całkiem zwycięstwo z błękitnymi stoczek. 4 do 1 Amazonki Wiśniew, porażka Sempa z Andrzejewem i niwa Tęczki wygrała w Zbuczynie z Tęczą Korczew, więc tutaj większych rotacji nie było w tabeli. Natomiast dzięki temu, że Żakta przegrała, to nie udało się tej drużynie odskoczyć łosicom zbytnio w tabeli. I jeżeli Żakta się potknie, powiedzmy z Jutrzenką, chociaż mała jest na to szansa, moim zdaniem to Łosice mają w perspektywie gdzieś tam już gonienie od kolejki od kolejki 22 niestety, bo, bo jeszcze następną kolejkę też Łosice pauzują więc cóż, tak Beklasina na szybko, Beklasina ekspresowo i to by było na tyle cały powiat wie, żegna najserdeczniej wszystkich sympatyków piłki lokalnej, ze wskazaniem oczywiście na piłkę Łosicku, dzięki wielkie za odsłuchy i do zobaczenia w następnym odcinku, w którym zapowiemy wielki, wielki klasyk Vectra EDK i do usłyszenia. Zachęcam oczywiście też do wspierania mnie na buycoffee.tu czy grybankblau. Pozdroszaj. Sobie. Jeżeli podoba Ci się moja robota, możesz zachęcić mnie do dalszego działania stawiając symboliczną kawkę w serwisie buycoffee.tu. Nie obrażę się, jak zasubskrybujesz mnie na YouTube bądź Spotify i będziesz obserwował moje społecznościówki. Dzięki.